Trochę mnie serducho boli, kiedy patrzę na te Mercedesy, jak się tutaj marnują. Przejeżdżałem, patrzę, pod Kauflandem znowu bryczki na sprzedaż, więc musiałem się zatrzymać, obejrzeć i to dla Was nagrać. Łapy, komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Zimno, do tego wieje, głowa ogolona, na łyso, dlatego kapturek. Trzeba łysych pokryć papą, lecz funduszy nie ma na to. My fundusze odnajdziemy, łysych papą pokryjemy. Opel Insignia poliftowy. Nawet w tym białym kolorze jej do twarzy. Już stąd widzę, że aluski troszkę poprzycierane. Ale generalnie robi dobre wrażenie bryczka. Karoseria bez większych obić, obdrapań. Oponka zimowa. No, trzeba by pomyśleć o wymianie, tak jak mówiłem, aluski poprzycierane. Tarcze, widzę, są w porządku. Chyba nawet wiem, czyj to jest samochód. Skrzynia automatyczna. Bingo, mojego znajomego. Ty niedobry Dżemiku, fuj. Wiesz dobrze, o kim mówię. Tak, bryczka mojego znajomego. Opona zimowa Tomcat. Nie znam tej firmy. Alusy, tak jak mówiłem, poprzycierane. Tarcze z tyłu wyglądają w porządku. No gdzieniegdzie jakąś niewielką ryskę można znaleźć. Nie wiem, do czego służył ten hak holowniczy. No, Insignia poliftowa prezentuje się ładnie, chociaż wolałbym w liftbacku. Każda felga poprzycierana. No, opony trzeba by chyba sobie powoli wymienić. Ale sama karoseria wygląda dosyć ładnie, gdzieniegdzie jakaś minimalna ryska. Cena 29 900, kontakt, jeżeli kogoś zainteresuje. 2 litry diesel, 163 konie, automat po liftingu, rok 14, lakier 100% oryginał, zawieszenie wzorowe, silnik jak i skrzynia pracują bardzo dobrze, stan bardzo dobry, klimatyzacja, elektryczne szyby, lusterka, centralny zamek. No, w tym samochodzie to już norma, takie wyposażenie, tutaj powietrze coś powoli uchodzi. No wizualnie za bardzo nie ma się czego czepić. Bierzmy też pod uwagę, że auto ma już swoje lata. Możemy zerknąć tutaj na szybie, czy faktycznie to jest rok 14. Tutaj widzę trójeczkę, czyli pierwsza rejestracja na zachodzie w roku 14. Produkcja 13. Dobra, lecimy dalej. Co tu mamy? C-Maxa, rok 12. 193 przejechane, 1.6 diesel, 24 900 za tego sprzęta. Obejrzmy go dokładnie. Oponka, no jako tako. Tarcze, widzę, są w porządku. Alusy troszeczkę przybrudzone, niedomyte. Ktoś tu przyjechał, nie wiem, czy bryczki oglądać. Skrzynia szóstka, kiera multifunkcyjna. Jak się to prezentuje wizualnie? Czego by się tutaj doczepić? No myślę, że te opony są troszeczkę leciwe. Hak holowniczy jest, nie wiem, co było ciągane. Parktroniki są. Jak wiecie, nie lubię tego koloru, ponieważ wiecznie bryczki są przybrudzone w tym kolorze. Wnętrze utrzymane dosyć ładnie. Wizualnie jakoś te samochody nie robią na mnie wrażenia. Zobaczmy sobie może Ibiskę. Bryczka do miasta powinna być ekonomiczna. Rok 10, 178 przebiegu, 1.486 koni,
Dobra jednostka, stara jednostka, wytrzymała. Łyka też gaziutka, no tarcze jako tako, a lusy trochę przytarte. 17900, rok 10. Dobra wersja silnikowa, 1486 koni. Widzę tutaj fotel kierowcy przytarty, skrzynia manualna, nakładka na kierownicę. Gdzie nie, gdzie jakieś niewielkie obicia. Czy tam był kontakt telefoniczny podany? Zaraz jeszcze raz spojrzymy sobie, bo tutaj na C-Maxie na pewno był. Na górze jest podany kontakt i tutaj jest podany kontakt, ten sam sprzedawca, jeżeli kogoś bryczka zainteresuje jakaś. Tutaj mamy numer telefonu. Tutaj widzę, już jest inny kontakt telefoniczny. Polóweczka. Tutaj łuszczy się troszkę klar. Oponka dosyć ładny bieżnik. Tarcz nie zobaczymy, ponieważ są dekle. 1,2 benzynka, rok 11, 155 przejechane. 18900. Tutaj macie kontakt telefoniczny. Jakby kogoś coś zainteresowało, myślę, że coś widać. Delikatnie lusterko przytarte. 5 biegów manual. Wersja bieda edition. Nawet kierownica nie jest obszyta w skórze czy ala skórze. Wersja dwudrzwiowa. Karoseria nie ma większych mankamentów, przynajmniej nie zauważyłem. Tutaj drzwi delikatnie poobijane i tutaj lusterko też delikatnie przyhaczone. Jakaś gapa tym jeździła chyba, tak mi się wydaje. No i tutaj mamy jeszcze Fiestę trzydrzwiową. Zobaczmy sobie, 21900, rok 13, 89 przejechane. Widać, wersja już poliftowa na dużym grillu. 89 przejechane, 1,0, 80 koni. Kontakt telefoniczny w razie czego. Zimno, powiem wam, łapy marzną. Ciężkie czasy dla Negusa. Teraz wyobraźcie sobie, jedziesz na cały dzień na autohandle, na 5 godzin przykładowo. Biegasz cały czas w taką pogodę, łapy zmarznięte, lejesz gdzieś po krzakach, a niektórzy jeszcze stękają. Tarcze w porządku. Oponka jeszcze dosyć ładna. Też bieda edition, nawet kierownica nie jest obszywana, skrzynia manualna. Uuu, tutaj pęka. Zobaczcie. Ktoś źle tutaj przyszpachlował. No. A niektórzy piszą jeszcze, Nygus, weź się za robotę. Zima. Dla Nygusa to jest straszny czas, żeby nagrywać dla was filmiki. Wracam do chaty przemarznięty po paru godzinach bycia na dworze, żeby wam coś zmontować. Ale są i tacy, co jeszcze będą ci dokuczać. Siedzą na chacie, pierdzą w zażółknięte kalesonki ciepło w tyłek. Ale ponarzekać jeszcze trzeba i się czepić kogoś, że ktoś coś robi dla was pożytecznego. Galancik. Kiedyś się przymierzałem do galanta. Galanty, powiem wam, fajne bryczki, kawał bieżnika. Opona już leciwa, bo widzę spękana.
tarcze zardzewiały, rantów nie widzę, ale pod tymi progami, nakładkami na pewno ruda szaleje, skóra zmęczona, gała zmęczona, kiera przymęczona, rudzielec wyłazi, nad kola to już w ogóle w galantach niestety lubiły sobie porodzewieć, ale komin ktoś zapodał. No, powiem wam, V6-24, czyli 160 koni. Fajna jednostka, kiedyś się do takiego x lat temu przymierzałem. Byłem, oglądałem, no ale niestety już 15 lat temu był mocno podkorodowany. Jak mu się przyjrzałem, co tu mamy, jakieś wtryskiwacze w kartonie. No bryczka do regeneracji albo jako dawca organów. Szkoda, niestety te samochody mechanicznie były dobre, ale o blachę się tutaj za bardzo Japończycy nie postarali. No niestety. Dobra, taki rzut oka na te bryczki. Pomyślałem sobie, przejeżdżam, przyjrzę się. Najlepiej z tych wszystkich wygląda jeszcze chyba ten C-Max. No i Insignia. O ile jest wszystko sprawne, Insignia robi jeszcze dobre wrażenie. Ja osobiście wolę manuale, bo pralkę automatyczną mam na chacie i jeden automat mi wystarczy. Ale wiem, że automaty mają też swoich zwolenników. Łapa mi zmarzła. No, trzeba będzie rękawiczki brać, jak będę jechał dla was coś nagrywać. Avensador nadal śmiga. Otwieramy i spadamy. Na razie, pozdro.